Mój umysł, moje serce są tak skonstruowane, że nie mogę tego przyjąć do wiadomości, powiedział Felix Frankfurter, sędzia amerykańskiego Sądu Najwyższego, po wysłuchaniu doniesień Jana Karskiego o zagładzie Żydów w okupowanej Polsce. Po czym Frankfurter zwrócił się do Karskiego. Panie Karski, człowiek taki jak ja, z kimś takim jak pan, musi być absolutnie szczery. To też mówię panu jeszcze raz, nie jestem w stanie uwierzyć w to, co mi pan powiedział. Słowa Frankfurtera dobrze pokazują, jak trudno wiedza o zagładzie Żydów trafiała do amerykańskich elit w czasie II wojny światowej.